Możemy sobie tutaj z... O! Co tu mamy? Pantry Panic. A, Sonic CD. Fajnie, fajnie. Nutkę mamy kolejną zebraną, super. Te nutki też w ogóle gdzieś się tutaj kręcą po tych okolicach. Tak swoją drogą. I gra nam każe teraz pójść tutaj. Tu mamy 4-2, fajnie, cyberprzestrzeń. Albo cyberprzestrzeń, jak chcemy sobie to nazwać. No niektórzy mówią cyber, ja mówię też cyber. A niektórzy uważają, że to jest cyberprzestrzeń. To tak powinno się poprawnie mówić. Tu potrzebujemy jeszcze 36, spoko. I gra będzie chciała, żebyśmy tutaj przyszli, ale na razie my nie idziemy tam. Bo gra teoretycznie chciała, żebyśmy poszli tam, gdzie właśnie stała Sage. Ale my jeszcze tam się nie udamy, bo ja jestem ciekaw, czy są tu jeszcze jakieś cyberprzestrzenie właśnie. Warto byłoby, jak już tutaj jesteśmy, to przynajmniej chociaż tą jedną albo te dwie zrobić. No bo ja wiem, że ja dzisiaj i tak się nie wyrobię. Nie oszukujmy się, ale to nie jest jakby żadna tajemnica, że ja się nie wyrobię z przejściem gry. A, czekajcie. Jeszcze raz. To jest skakanka, więc trzeba to ogarnąć. Dobrze! Mamy kolejną część odblokowaną mapy. Bardzo dobrze! Trochę tej mapy myślę, że fajnie byłoby odblokować, żeby nie było przypału, bo jednak... No przyda się, kurczę pieczone. Przy okazji te statystyki trochę lepiej będą wyglądać. Nie żeby coś. A ja lubię, jak na przykład mam trochę więcej procent w danym świecie, na danej wyspie niż mniej. Wiecie, o co chodzi, tak przynajmniej się wydaje. Po prostu wolę mieć zawsze więcej niż mniej. I znowu Caterpillar tam jest! Nie chcę z nim walczyć. A kysz od niego. A kysz. Nie chcę. Nie chcę go widzieć. Idźmy po prostu dalej. Jak gdyby nigdy nic. Może tu jakąś cyberprzestrzeń złapiemy. Kamienie przewrócimy na przykład. O! Przestaje padać. Super. Powiem wam, że tutaj coś, kurde, już widzę. Jest jakaś cyberprzestrzeń. No, jestem z powrotem, moi drodzy. Mamy wymagania 1. Jestem ciekaw, co to jest za cyberprzestrzeń. Czy to będzie 4-3, czy może 4-4? Czy jaka to będzie? Może 4-5, a może 4-6? Nie, ale wydaje mi się, że to chyba 4-3 może być. No, kurczę, 4-3, dobrze. Dara, dotrzyj do celu, ukończ z rangą S, ukończ z 70 ringami. Dobra, 70 to jest taka całkiem optymalna liczba, muszę przyznać. Ale wydaje mi się, jestem wręcz święcie przekonany, to tutaj gra mnie nie stroluje w żaden sposób, że te 70 to jest trochę taki haczyk. O czym mówię? Mówię tu o tym, że skoro mamy mniejszą ilość ringów do zebrania, to na pewno będą one w tak durnych miejscach pochowane albo... Tak ciężko będzie je zdobyć, że to się w pale nie mieści. Ale dobra, zobaczymy, nie ma co się źle nastawiać. Albo poza jakąś durną lokalizacją, to mam wrażenie, że po prostu mapka będzie dosyć krótka. I stąd jest ten taki haczyk z tymi 70 ringami. Ale mogę się mylić. Może to jest też tak po prostu, że ta mapa jest łatwa, a ja niepotrzebnie narzekam. Jak to zwykle mam w zwyczaju, żeby... Bo ja mam coś takiego, że ja kurde czasami za bardzo się źle nastawiam.
Tu ring był. Dobra, mamy 74 ringi, ale gdzieś ostatniego red ringa żeśmy z... Aha, i minuta 40 musimy mieć i mamy rangę A z tego tytułu. No dobra. No to robimy jeszcze raz w takim razie. Skoro już znam model... Znaczy dobra, model. Skoro znam już mniej więcej tę mapę, to wypadałoby teraz po prostu do przodu iść. Tak więc widzimy się, jak zdobędę tego ostatniego ringa. Red ringa. No, zebrany, kurczę, pieczone. I o to chodziło. I teraz będziemy mieli chyba rangę S, bo tam minuta 40 powinna być. Dokładnie. Mamy to, mamy rangę S. Super. Kolejne klucze do skarbca zebrane. O! Można otworzyć skarbiec. Zielony szmaragd. Na nas czeka. No skoro tutaj mieliśmy cyberprzestrzeń 4-3, którą już i tak zrobiliśmy, to można teraz ruszać zdobyć zielony szmaragd. Rubin! Jakkolwiek by to nie brzmiało. Czy ja tutaj coś widziałem? A, no, można przy okazji zrobić. Dobrze! Kolejna mapka, a raczej kolejna część mapki zostanie odblokowana. Super, to mi się podoba. O, tam szary szmaragd. O, proszę. Widzicie to? Kurde, ale fajnie. Okej, okay, i tam jest ten zielony szmaragd, czyli musimy się teraz dostać na drugą stronę. Znowu. Jak się tam dostać? No tu mamy tą 4-1, spoko, fajnie. A może to tak... Tym? Nie, tym nie. Jak się tam dostać na drugą stronę? To jest dobre pytanie, to jest naprawdę dobre pytanie. Zanim ja to rozkminię, to pewnie minie sporo czasu. Ghost. Co to, następny przeciwnik? O co tu chodzi w tej walce? Nie wiem, nie ogarniam.
Prawdę mówiąc, nie ogarniam tamtej walki z nim. O, możemy sobie pogadać z Sage. Czemu nie? I had secured Dr. Eggman in cyberspace to protect him from the impending destruction. I had hoped to keep out external variables as well. You were not meant to come here. Yeah, I figured that out. I understand now why you locked my friends in the cyber cages and fought me. I wasn't exactly going to leave the Titans alone either. It's too late for an I'm sorry from either of us. Better to focus on making things right. Już za późno na przeprosiny, co? No nie wiem, czy tak za późno. No uważam, że przeprosiny nadal mogą być aktualne, no ale... To już zależy od decyzji obu stron. No jak jedna strona ma wywalone w to, a druga... O nie, no znowu ty! Muszę sobie nadrobić teraz pierścienie, więc na razie śmieciu poczekaj. Jeszcze się tobie do dupy dobiorę, spokojnie. W swoim czasie, najpierw daj mi nadrobić pierścienie. Powiedziałem coś! Dobra, śmieć został znowu pociśnięty i bardzo dobrze, kurde. Walić tego, kurde, farmazona jednego. Tu już byliśmy. Pamiętam to doskonale. Jesteśmy tu. O! A pójdźmy nutkę se poszukać. Tak, w ramach rozluźnienia. O! Tu mamy nutkę. City Escape. O, proszę. Patrzcie, jakie nostalgiczne nutki znajdujemy. Na każdym kroku. O, trzeba będzie, kurde, za jakiś czas sobie znowu zwiększyć limit ringów. Albo czegoś innego. Fajnie by było, nie powiem, że nie. Nie? Jakby elo? Jeszcze raz. Przywódca Koko? Ha, patrzcie, co żeśmy, kurde, znaleźli. Aż deszcz zaczął padać, kurde, niedobrze, nie podoba mi się to. Że deszczyk aż tak zaczął padać. Przecież ja tylko znalazłem tutaj to i owo. Proszę się ode mnie odpierdzielić w trybie natychmiastowym. O, fajnie, super, dostaliśmy się na samiutką górę. Szkoda, że tam się nie możemy dostać, do tego zielonego szmaragdu. Przydałby się jakiś, nie wiem, transport czy cokolwiek, ale... Ja niestety się na tym nie znam i nie wiem, co trzeba zrobić, żeby tam się dostać. Tak se, kurde, zwiedzamy ten las.
wszystko fajnie i tak dalej. Nie żeby coś, bo mi to absolutnie nie przeszkadza. Ja wręcz się cieszę, że są takie lasowe lokacje. Ale już, kurczę, pieczone, trochę mnie ta sceneria powoli zaczyna męczyć. Nie będę tego ukrywał. I gdzie my jesteśmy? Ha! Bardzo daleko bym powiedział. W jakiejś zupełnie innej, odległej części tej mapy, nie? Tej wyspy. Siema. Oczywiście, że chcę. Zwiększ limit ringów. A, i tylko możemy sobie raz zwiększyć, spoko. You'd be right at home here, Nux. Ha! Bez kitu ty! To coś dla tego, Knucklesa. Patrzcie, kurczę! Ej, my żeśmy odkryli lokalizację żółtego szmaragdu! Czajcie to? O kurde! Patrzcie, jak się gagatek schował! Haha, patrzcie, kurde. Zamiast zielonego to żółty zdobędziemy. No i mamy 3 szmaragdy chaosu, kurczę, pieczone, więc jakiś tu progres dzisiaj robimy. Co zapiszę w razie co. No jak widzicie, 17, kurde, 04. Już 22 godziny save'a mamy, kurde. Robimy wtedy kolejne wyzwanko. No, kolejna część mapki odblokowana, nie żeby coś. No dobra, to skoro tu mamy zrobione. O, nutka. It doesn't matter. Nie wiem, z jakiej gry to był soundtrack. W sensie, ja wiem, że z Sonika, wiadomo, żeby tutaj mnie nikt nie poprawiał, że nie wiesz, z jakiej gry, no wiadomo, że z Sonika. Nie wiem, z jakiej dokładnie gry to było. Czy to było z Sonika Adventure, czy z jakiego Sonika to był soundtrack. Niestety nie wiem tego. Mam prawo tego nie wiedzieć. Jezu, ile pierścieni, ja pierdziule. Ho, ho. Panowie i panie, co tu się dzieje? From the path.
To myślę, że kurczę pieczone, może jeszcze coś znajdziemy, jakąś inną cyberprzestrzeń, ale walić tego Caterpillara, bo nie chcę z nim walczyć. Może tutaj coś będzie? Nie, nie będzie. No, tutaj już coś może być, bo jesteśmy wyżej o wiele. Co się dzieje? A, musimy teraz tam do góry się dostać.